miejskiej znajdziemy to miejsce, gdzie dymy, streamy, coś w końcu im wyszło. Na wiejskiej znajdziemy patostream, gdzie znowu duch Magicala nam gra. Nazywam się Wacław Pupka i jestem strażnikiem w Straży Marszałkowskiej. Praca może nie za ciekawa, ale też nie interesująca. Posłowie w Sejmie zebrali się, aby wysłuchać pożegnalnego exposé Matiego. Mati, ty im wtedy mówisz, że jesteśmy zajebiści, a oni chujowi. I tak 3 godziny, niech umrą z nudów, może nam sami oddadzą władzę. I dlatego, proszę państwa, my jesteśmy zajebiści. Hańba! A oni chujowi. Granda! I tak się żyje w Sejmie. Byłoby całkiem nieźle, gdyby posłowie i goście nie zjedli wszystkich przekąsek z automatu. To pewnie ten gruby Wałęsa. Widać, że go stać. W międzyczasie posłowie wybrali Tuska na kandydata na premiera. Wiwat Polska! Nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale jedno wiem na pewno. Pan jest niemieckim agentem! Niemieckim agentem, plebać! Ale mu powiedział, tak skończył się pierwszy dzień Sejmu, a ja po całodziennym staniu i nic nie robieniu mogłem wrócić do domu. Wacek, dzisiaj gołąbki! Kurwa, kobieto, zmiłuj się, ja mam jutro ważny dzień w Sejmie, jak się napuchty, to cały Sejm zasmrodzę! I tak nastał drugi dzień w Sejmie. Wspaniała jest to praca dla strażnika. Miałem być komandosem, ale bałem się broni. Potem myślałem o straży miejskiej. Ale kto by chciał być nieudacznikiem? A tutaj mundur, szabla, a wiadomo, za mundurem panny sznurem. O, chyba się zaczęło. Panie Kaczyński, skoro pan wiedział, że Tusk jest agentem, to teraz musisz pan siedzieć za zatajanie informacji. Ja pytam, kto będzie siedzieć? Panie pośle, nie wiem, kto będzie siedział, ale na razie to pan musi usiąść. Nie rozpłacz się! Sam się nie zesraj! Gołąbki coraz bardziej wierciły dziurę w brzuchu. Ale w końcu pan nowy premier Tusk musiał zabrać głos ze swoim exposé. Gwarantuję wam, że nikt mnie w Unii Europejskiej nie ogra. Jak ty sam ze sobą w Eurobiznes przegrywasz! Jedź mi! Nie kłam! Panowie posłowie, będziemy budować stadiony, ale na razie nie jesteśmy na żylecie. Proszę o spokój! Panie marszałku, nie podejrzewam pana posła o tyle odwagi, żeby poszedł na żyletę. Ty też nie pójdziesz. Ja nie pójdę, bo jestem z Gdańska, jest Legię. Dozad ma tole, twój żonto ma loki bole. No i fajnie. Potem była przerwa i Jarek Kaczyński udzielał wywiadu na korytarzu, więc nie dało się przejść do kibelka. A mnie tak cisnęło, że prawie eksplodowałem. Tak się właśnie dzieje. Jak ludzie wierzą w jakieś urojone wizje, które nie istnieją. Czyli co? Głosowanie na Tuska to wina ludzi? To są urojenia. Jest tylko jedna słuszna partia w Polsce. Po przerwie posłowie zaczęli zadawać pytania premierowi. Pojechało ich 250 pytań. Ja chcę do domu iść na wieczór. Liga Mistrzów jest. Gołąbki ostatecznie wygrały i postanowiłem zamknąć się w klopie na 30 minut. Jezus Maria, co ona tam dosypała? Nagle moje posiedzenie tronowe przerwał chaos. Pewnie znowu Kaczyński łazi po korytarzu. Jezus Maria, panie pośle, co pan zrobił? Jak tak można? Gaszę satanistyczny płomień, jak przystało na katolika. Nagle do kibla wpadł marszałek Hołownia. Wacek, kurwa, co ty robisz? Gdzie ty jesteś, jak się szajs odwala w Sejmie? Nareszcie będę mógł użyć kajdanek. Całe życie na to czekałem. Czym prędzej wybiegłem z kibla, żeby zaprowadzić porządek w Sejmie. O ja pierdolę. Panie pośle Braun, wykluczam pana z obrad za to, co pan zrobił, to wstyd i hańba! Wystąpiło zagrożenie pożarowe, musiałem działać! Dobrze, że Straż Marszałkowska czuwa. To był kolejny wspaniały dzień w pracy. I do tego udany. Halinka, co na obiad? Gołąbki! Ja pierdolę. Panie nowy ministrze, na powitanie na nowym stanowisku chciałem panu przekazać tę oto płytę zespołu Latające Biustonosze, żeby pan zawsze pamiętał, że wszystko może się odwrócić. Czasami nawet o 360 stopni. A wy widzowie, jeżeli chcecie posłuchać fajnej muzyczki z przekazem, wbijajcie na kanał Latające Biustonosze i posłuchajcie najnowszej piosenki chłopaków Tłuste Koty. Tłuste koty, ho, ho, pakują kuwety, ho, ho. Patrz na tłuste koty, pakują co się da.